Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem wszyscy uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Wieczernik jest obszerną salą, która służyła za miejsce przyjęć, zebrań, nauki i modlitwy. Dziś służyła za miejsce schronienia, bo obawiano się ludzi, którzy mogą przyjść po uczniów, gdyż należeli do tej najbliższej grupy Jezusa. Tak więc strach sparaliżował ich działanie, ukrył ich przed światem. A nie to było misją Jezusa, by światło chować, lecz by je wystawić na publiczny widok, by każdy miał do niego dostęp. Tym właśnie stał się Kościół, który jest znakiem nadziei i odwagi. Można do niego wejść ze swoim strapieniem, a wyjść umocnionym i odważnie stawiać czoła przeciwnościom świata. Tylko do tego potrzebna jest formacja. Do tego potrzebny jest wewnętrzny pokój, który pozwala nam wejrzeć na nasze wnętrze i dokładnie zbadać, gdzie są nasze słabe punkty, które mogą nam zagrażać. Świat nie jest głupi. Jest wręcz przebiegły w wykazywaniu słabości i wie, jak w nie uderzyć, by człowiek się wycofał. Wszelkie portale plotkarskie wyłapują momenty z życia ważnych ludzi i wyciągają je na widok publiczny. Nieważne, czy to wyjście bez makijażu, dresie po zakupy, czy pokazanie się w miejscu publicznym z jakąś nieznajomą dziewczyną, czy chłopakiem, które pojawiają się w życiu tej ważnej osoby. Po prostu nic nie umknie wścibskim ludziom, którzy zajmują się cudzym życiem. Dlaczego o tym mówię? Bo to powinniśmy mieć na uwadze, że chcąc dobrze wypełniać swoje obowiązki chrześcijańskie, nie może być w nas dwuznaczności i czegoś szemranego. Przejrzystość działania to podstawa, by świadczyć o Chrystusie. Uczniowie przeżywali niepokój po śmierci Pana. Trudno to jednak opisać, czego on dotyczył. Może to była rozpacz, że wiązali z nim nadzieję na nowe życie, a jego teraz nie ma. Zostawili wszystko, czym się zajmowali, i praktycznie zostali z niczym. Nie obawiali się przyszłości. Ona prawie wcale dla nich nie istnieje. Kiedy Jezus był z nimi, wiedzieli, co mają robić, jak żyć, jak działać. Widzieli, że ich przyszłością ma być pójście w świat, by zanieść Ewangelię ludziom. A Wielki Piątek to wszystko uciął. Została w nich pustka. Jak żyć? To, co może i nas spotkać, to właśnie stracić sens i perspektywę dalszych działań, które w jakiś sposób kształtują naszą przyszłość. Planujemy spotkania z przyjaciółmi, planujemy wyjazdy, działania. One w jakiś sposób wyznaczają nasze życie. Jednak to wszystko jest jakoś takie mało spontaniczne. A Jezus nas właśnie zaskakuje i uczy żyć tu i teraz. On jest obecny namacalnie, by za chwilę zniknąć nam z oczu. A Jego kolejne pojawienie się jest niespodziewane. Uczy nas takiej gotowości do podjęcia się kolejnych działań i do wyruszenia w drogę, której jeszcze nie znamy. Spotkanie z Nim jest zawsze pełne radości. I to jest to pewne zaskoczenie, które wzbudza radość, bo On jest naszym Panem. Pan jednak nie jest tym, który narzuca nam jakieś działanie. On cały czas wychodzi do nas z propozycją, którą możemy przyjąć lub nie. Kiedy wchodzi do wieczernika pełnego wystraszonych ludzi, kiedy na wstępie mówi: pokój wam,
To jest jasne wezwanie do wyciszenia emocji, do odejścia od paniki i od strachu. To dzisiejsze udzielenie Ducha Świętego jest konieczne, by właśnie w człowieku wszystko znalazło się na właściwym miejscu. Te drugie, które nastąpi 50 dni później, będzie miało już zupełnie inny charakter. Bo jednak skupmy się dzisiaj na tym dniu zmartwychwstania. Strach w uczniach sprawił, że stali się jakby umarli. Jezus ponowił właśnie w nich akt stwórczy, ożywiając uczniów, a właściwie nadając im kształt, jakiego oczekuje. Pokazał nam, że tylko człowiek został obdarzony tym boskim gestem i tą nieśmiertelną duszą. Tylko człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Tylko człowiek ma możliwość stać się przyjacielem Boga, bo ten tego zapragnął. Ale grzech to wszystko zdeformował. I czy my możemy coś z tym zrobić? Oczywiście. Apostołowie dostali nakaz misyjny, ale i władzę nad uwalnianiem od grzechu. Bowiem grzech jest jak wyrok nałożony na człowieka, który ogranicza jego swobodę. No kiedy nie ma możliwości działania, to i efekt pracy jest mizerny. Wolność sprawia, że więcej możemy uczynić. A grzech nie powinien mieć władzy nad człowiekiem. Tak więc spowiedź jest jednym z narzędzi właśnie do formacji człowieka jako osoby duchowej i cielesnej. Formacja może przebiegać różnie, bo każdy z nas ma inne predyspozycje. Jedni mogą poświęcać się modlitwie, czyli tworzyć to duchowe zaplecze, a inni mogą iść na pierwszą linię właśnie wśród ludzi, głosić i działać zgodnie z mocą Bożą. Tu nie ma niepotrzebnych ruchów. Każdy ma swoją rolę, ale wpierw należy ją odkryć i przyjąć swoje powołanie. Duch Święty zgodnie ze słowami Jezusa obwieszcza nas, czyli uczniach, taką nową jakość człowieczeństwa. Tworzy jedność. On prowadzi nas do prawdy, do czynienia dobra, do niesienia pocieszenia i uzdania nas właśnie do nowych, kolejnych działań. A tych jest całe mnóstwo, tylko trzeba chcieć je ruszyć, się nimi zająć. Po prostu duch sprawia, że siedzenie w miejscu i obawianie się czegokolwiek jest dla nas wyniszczające. I on też dodaje odwagi, że nic nie będzie w stanie nas zatrzymać, bowiem sprawy tego świata są marnością wobec wieczności. Święty Ireneusz z Lyonu mówił, gdzie jest Kościół, tam jest i Duch Boga. A gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół i wszelka łaska. My przecież jesteśmy Kościołem. My mamy swoje miejsce w tej wyjątkowej wspólnocie. I to my mamy w niej uczestniczyć jako część składowa całości. Bo bez naszego zaangażowania pojawi się pustka, której nikt inny nie uzupełni. Jednak w tym miejscu pojawia się kluczowe pytanie, czy już wzięliśmy to, co Duch Święty nam przynosi? A chodzi o miłość, radość, pokój, cierpliwość, wierność, uprzejmość, dobroć, łagodność i opanowanie. Jeśli nie ma na to potwierdzającej odpowiedzi, to należy się czym prędzej tym zacząć działać, by ten sam stan zmienić. A ta zmiana może nastąpić, kiedy na słowa Jezusa weźmijcie Ducha Świętego, wyciągniemy ręce i otworzymy serca. To On mógł w nas i przez nas działać. Bo Kościół przede wszystkim to ty i ja. Jeśli zmian nie zaczniemy od siebie, to wszystko będzie nic nie warte. Siedzenie w zamknięciu z obawy przed światem też niczego nie zmieni. Wszyscy apostołowie napełnili się Duchem Świętym i zaczęli odważnie głosić. Ci przerażeni ludzie zostali przemienieni w odważnych głosicieli, którzy nie bali się więzienia, tortur ani męczeństwa. Nie jest to dziwne. Była w nich moc ducha. My także możemy stać się ludźmi pełnymi odwagi do działania. Amen.